I proszę, by prezes Światowej Rady Badań nad Polonią, pan Walter Wiesław Gołębiewski, przedstawił nam swoje myśli. Tak, proszę Państwa, ta Golgota Polaków na wschodzie to jest nie tylko od 1939 roku, ale szereg wieków wstecz. Jeżeli pamiętamy słowa naszego największego poety Adama Mickiewicza, który w trzeciej części Dziadów tak opisuje wywózki i tragedie Polaków wywożonych na Syberię, tymi słowami określił tą Golgotę. A gdybym o nich zapomniał, Ty Boże wielki na ziemi i niebie, zapomnij o mnie. Niestety fakty świadczą o tym, że przez te 70 lat, jeżeli tylko znów ograniczymy się do tematu naszej konferencji, bardzo niewiele zrobiono w sprawach pomocy Polakom na wschodzie. Fakty są takie, że 17 września 1939 roku Armia Czerwona, zajmując 50% terytorium Polski, zajęła również 13 milionów obywateli polskich, znalazło się pod okupacją sowiecką. Z tych 13 milionów, 7 milionów to była rdzenna polska ludność, a pozostałe 6 milionów to również obywatele polscy pochodzenia żydowskiego, ukraińskiego, białoruskiego, litewskiego. Z tych 7 milionów rdzennej ludności polskiej, bo to w największym stopniu ich dotyczyło, około 2 milionów zostało wywiezionych na Syberię i o ich losach naprawdę do dnia dzisiejszego niewiele wiemy, bo jak pamiętamy, ta tak zwana amnestia. Tutaj pragnę zwrócić uwagę, że my w tym temacie Polaków na wschodzie często jako historycy, często jako badacze posługujemy się terminologią, która nie bardzo pasuje nawet do tych zdarzeń i do tych faktów, które Polaków dotyczyły. Przede wszystkim w polskiej literaturze używanie terminologii amnestia Stalina z 1941 roku no jest co najmniej żałosna, dlatego że nie można amnestionować kogoś, kto nie popełnił żadnej winy i żadnego przewinienia, a został skazany na wywózki, deportację tylko dlatego, że był Polakiem. To samo dotyczy tak zwanej utraty obywatelstwa polskiego dekretami Stalina w 1940 roku, gdzie wszyscy dobrze wiemy i jest to powszechnie znane w całym prawodawstwie po prostu oficjalnym, że nie można odebrać obywatelstwa obcego, znaczy obca administracja nie może odebrać obywatelstwa, którego sama nie nadawała. W związku z tym ani zrzekanie się tak zwane polskiego obywatelstwa, ani odebranie polskiego obywatelstwa w 1940 roku dekretami Stalina nie mają żadnego prawnego znaczenia w międzynarodowym prawodawstwie. I dziwne, że wszystkie polskie ustawy o obywatelstwie polskim, zarówno z II Rzeczypospolitej z 1920 roku, jak i wszystkie ustawy o obywatelstwie polskim z PRL-u i z III Rzeczypospolitej, jednoznacznie to potwierdzają, że obywatelstwo nadaje i obywatelstwo może odebrać tylko ta administracja państwowa, która je nadawała. My jakoś milcząco przyjmujemy stan faktyczny łamania przepisów wobec Polaków i jest to no, co najmniej zjawisko dziwne. Taka sama terminologia tak zwanej repatriacji.
Repatriacja to jest zwykle powrót do ojczyzny jeńców wojennych z obozów czy przesiedlonych ludzi siłą. Natomiast repatriacją nie można nazywać procesu przenoszenia rdzennej ludności polskiej z ich ojczystych terenów na tereny im nieznane i właściwie wiemy, jak to się działo w pierwszych latach PRL-u. Mam nadzieję, że te tematy będą szeroko objęte naszymi tu badaniami na naszej konferencji, bo taki jest cel tej konferencji, żeby pokazywać prawdę, żeby nie bawić się w poprawność polityczną, a pokazywać po prostu prawdę historyczną, bo tylko prawda ma wartość. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i pragnę dodać, że jeżeli nam starczy czasu, to będziemy chcieli zająć się także problemem liczebności strat, bo ta skala w badaniach wychodzi bardzo rozpięta. I niejednokrotnie te wyniki wręcz porażają. Ale jesteśmy dopiero właściwie gdzieś u progu pewnie takich rzeczowych, solidnych badań.